to tutaj mieszkali królowie, bo to oni decydowali, kto ma żyć, a kto nie. Mieli być pogrzebani na zawsze, pogrzebani w naszej pamięci, ale stali się ziarnem. To ziarno kiełkuje bardzo powoli, zwłaszcza teraz, w tych trudnych czasach. Dalej trwa wojna, wojna pokolenia akowców z pokoleniem ubeków. Spójrzmy, co się dzieje na ulicach. Ci, którzy tak źle się wypowiadają o żołnierzach niezłomnych, dziś idą w pierwszym szeregu marszów, na których wykrzykują, że aborcja na żądanie. Ale dzisiaj chcemy mówić o żołnierzach wyklętych. Kochani, oni byli tak naprawdę prekursorami naszej wolności. Oni się nie zgodzili na udawaną wolność, na taką kadłubową wolność. To oni rozpoczęli marsz, który później kontynuowali studenci, którzy później kontynuowali robotnicy, najpierw w 56, później w 68 studenci, w 70 stoczniowcy, dalej przecież aż po rok 80 ten wspaniały pontyfikat Jana Pawła II, chyba po to wszystko było, żeby był tak wybitny papież na stolicy Piotrowej. Jeszcze Polska nie zginęła, kiedy my żyjemy. Co nam obca przemoc wzięła, szablą odbierzemy. Marsz, marsz Dąbrowski, z ziemi włoskiej do Polski. Za twoim przewodem złączym się z narodem. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.